Witam. Dzisiaj przeanalizujemy sobie ranking Akatsuki pod względem tego, jak bardzo wy lubicie daną postać, a jak ją lubią Japończycy. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy zajmują w mojej topce ulubieńców ex aequo pierwsze miejsce. Źródłami do tego odcinka będą przede wszystkim ankiety popularności z databooków oraz nasze odrzucanie postaci, które robiłem na społeczności YouTube. Przedstawię też moją opinię na temat tych postaci. Oczywiście to nie definiuje, że wszyscy Polacy najbardziej lubią tą postać, a wszyscy Japończycy tamtą, jednakże jest to dużo lepsza forma weryfikacji niż to, że ja powiem, że ta czy ta postać jest lepsza. Numeracja będzie uwzględniana według tego, co wy wybraliście. Nie przedłużając, zaczynajmy. Miejsce 12. Zetsu. Co zabawne, Zetsu jest najmniej lubianą postacią według mojej społeczności, nawet bardziej niż Jūzō Biwa, którego niektórzy nawet nie kojarzą. I co ciekawe, nie różnimy się praktycznie w ogóle tutaj od Japończyków, którzy dali Zetsu zaledwie 27 głosów przez wszystkie 7 ankiet. Ostatnia ankieta została nam ujawniona w 531 chapterze mangi, a więc były to początki wojny. Idąc tym tokiem myślenia, nawet jeśli ankieta poszłaby dalej, to Zetsu raczej jeszcze bardziej by stracił na znaczeniu, więc możemy śmiało go uznać za najbardziej znienawidzoną postać w Akatsuki. Miejsce 11. Jūzō Biwa. Józek to prawilna morda, a tak przynajmniej mówią w Kirigakure, ale nie ukrywając, dodałem go do tej topki, wiedząc, że wypadnie szybko, bo część w ogóle go nie kojarzy, a poza tym jakoś tak 12 postaci wygląda estetyczniej niż 11. W każdym razie nasz Józek jest raczej na dobrym miejscu i nie trafił do ankiety Japończyków, ponieważ pojawił się dopiero daleko po niej. Tak czy siak nie wątpię, że Japończycy daliby go wyżej niż Zetsu, także chyba możemy mu oficjalnie wręczyć nagrodę pocieszenia z okazji zajęcia drugiego miejsca. Szkoda tylko, że od końca. Miejsce 10. Hidan. Póki co nie ma tu zbyt wielkiego zaskoczenia, chociaż Japończycy mogliby się z tym nie zgodzić, ponieważ Hidan w ankietach zajął aż 4. miejsce, a nawet biorąc na poprawkę kilka rzeczy, o których powiem później, mógłby być nawet na 2. miejscu. Jest to o tyle ciekawe, że wszystkie głosy zebrał w ostatniej ankiecie już na długo po tym, jak Shikamaru się go pozbył. Osobiście sam nie wiem, dlaczego tak się stało, bo Hidan naprawdę nie jest jakąś bardzo interesującą personą, a zdecydowanie bardziej jego religia, która jest bardzo tajemnicza, choć co nieco da się na jej temat znaleźć. Tak czy inaczej lud wybrał, a ja bym dał mu takie 8. miejsce. Miejsce 9. Kakuzu. Tutaj znowu nie różnimy się pod względem gustu od Japończyków, bo oni dali mu miejsce 10, co dla mnie jest nieco bolesne, bo ja bym go umieścił na jakimś 6. miejscu. W każdym razie wiem, dlaczego tak się stało i już wam to przedstawiam. Otóż w przypadku Kakuzu jest to kiepskie przedstawienie jego postaci. Jest on co prawda badassem, który zdecydowanie to pokazał, ale odpadł zbyt szybko w Naruto i to jeszcze dość żałośnie jak na personę tak potężną. Po prostu o Kakuzu trochę więcej powiedziano niż zaprezentowano, a do tego musiał zginąć jako obiekt treningowy dla Rasen Shurikena. Moja decyzja na wstawienie go na 6. miejsce jest uwarunkowana tym, że musiałem poświęcić na jego postać nieco researchu, dlatego bardziej go doceniam, ale rozumiem, czemu wy tak wybraliście. Miejsce 8. Orochimaru. Sytuacja jest dokładnie taka sama jak w przypadku Kakuzu. Waszym kolejnym wyborem, jak i Japończyków, był właśnie ten pan o bardzo bladej cerze. Natomiast różnica jest taka, że już tu wchodzimy na poziom, gdzie prawie każda kolejna postać będzie miała liczbę głosów różniącą się o mniej więcej 200, więc jest to przepaść, bo Kakuzu otrzymał zaledwie 381 głosów, tymczasem Orochimaru już 1124, więc nie ma tu mowy o żadnym marginesie błędu. W przypadku jednak naszego wężowego pana sytuacja jest o tyle ciekawa, że pojawiał się on na ekranie, jak i w mandze zdecydowanie częściej niż ktokolwiek inny i odgrywał dość ważną rolę dla fabuły całego Naruto, więc w teorii powinien być bardzo lubiany, a tak z jakiegoś powodu nie jest. Ja osobiście bym go uplasował na 5. miejscu. Miejsce 7. Konan. No powiem wam, ludziska, że robiąc tą topkę idziecie łeb w łeb tak samo jak nasi bracia z innej matki, no i zupełnie innego kraju. W każdym razie tutaj Konan była kolejnym wyborem zaraz po Orochimaru, co w moim przypadku wyglądałoby nieco inaczej. Dla mnie osobiście Konan jest postacią całkiem interesującą, ma bardzo ciekawe techniki, ale jej możliwości nie zostały wykorzystane. Ona sama była wciśnięta do Akatsuki bardziej przez znajomość z Yahiko i Nagato, niż przez to, że była jakoś tam nieziemsko dobra. Dlatego ja bym umiejscowił ją aż na 9. miejscu, nawet za Hidanem, który dużo bardziej się wyróżniał i był jakiś w przeciwieństwie do Konan. Miejsce 6. Kisame. Nasz rekinek zajął całkiem wysoką pozycję w naszej polskiej topce i jest to ta sama pozycja co w japońskim wydaniu. W pełni rozumiem, dlaczego tak się stało, a ja sam umieściłbym go na takim 4. miejscu. Kisame po prostu jest bardzo ciekawy, do tego był z nami już od pierwszego Naruto, choć tam nie miał okazji zbyt wiele pokazać. I jeszcze był cholernie silny, co udało się twórcom pokazać dzięki walkom z bardziej wymagającymi przeciwnikami. Dodatkowo zginął na własnych warunkach i był lojalny Akatsuki do samego końca, co również daje mu wielkiego plusa od społeczności, dlatego naprawdę zasługuje na bycie w pierwszej połowie całej organizacji. Miejsce 5. Sasori. Pan lalkarz z Akatsuki jest naprawdę lubiany i przez Polaków, i przez Japończyków, ale szczególnie przez tych drugich. Sasori zajął 3. miejsce, posiadając aż 5101 głosów, a taki Hidan, który był już na 4, miał ich zaledwie 1635, więc jest to kolosalna różnica. Mimo że Sasori jest całkiem wysoko w obu topkach, co mnie ogólnie cieszy, bo został przedstawiony dość średnio, a do tego padł jako pierwszy w tej organizacji, to jednak jest uzasadnienie, dlaczego miał on aż tyle głosów. 7. ostatnia ankieta dała mu aż 3152 głosy, a wyszła ona w 56. tomie mangi, a 1 tom wcześniej zaczęła się wojna, w której Sasori, jak i Deidara jako pierwsi się pokazali, także możemy śmiało założyć, że miało to dość spore przełożenie na wyniki i w tym przypadku nie są one do końca miarodajne. Ja sam umieściłbym Sasoriego gdzieś na 7. miejscu i nie dlatego, że jest nieciekawy, tylko dlatego, że każdy kolejny jest ciekawszy. Miejsce 4. Deidara. Nasz blondasek z organizacji Czerwonych Chmur na czarnym tle jest bardzo wysoko, bo prawie na podium według was, a według Japończyków znalazł się na 2. miejscu. Jest to spowodowane prawdopodobnie tym samym co u Sasoriego, gdyż znaczną część swoich głosów zdobył właśnie po tym, jak został wskrzeszony. Ale nawet jeśli nie uwzględniać tej ankiety, to Deidara byłby na 2. pozycji, tak bardzo jest lubiany. Powodem tego może być to, że jest on bardzo energiczny, widowiskowy, w jednym słowie wybuchowy. To nadaje mu takiego charakteru, którego ciężko nie lubić, a jednak się da, bo ja osobiście wyrzuciłbym go na miejsce 10, bo Deidara nie skradł mojego serca ani trochę, jest mi po prostu obojętny. Miejsce 3. Nagato. Jeden z założycieli jest naprawdę popularny, ja się temu wcale nie dziwię, jednakże nie w Japonii, bo zajął on tam aż 7. miejsce, choć może mieć tu znaczenie to, że we wszystkich prócz ostatniej ankiety nie miał zbyt wiele do powiedzenia, bo po prostu nie pojawiał się w mandze zbyt często. Większość z was prawdopodobnie wybierała Nagato ze względu na Paina i chociaż można powiedzieć, że przecież Pain to Nagato, to ja bym się z tym nie zgodził, bo te dwie osobowości znacznie się różniły. Pain był stanowczy, żądny zemsty i zakończenia cierpienia na świecie, patrzący tym zimnym wzrokiem, natomiast Nagato był dobrym człowiekiem, który zabłądził. I ja osobiście wrzuciłbym Nagato na 2. miejsce ze względu na Paina, bo był cholernie interesujący. Miejsce 2. Tobi. Ten bardzo kluczowy dla fabuły bohater znalazł się w naszej polskiej, czyli jedynej najprawdziwszej topce dość wysoko, co nie jest wcale dziwne, bo ja sam bym go umieścił w swojej topce na 3. miejscu. Ja słysząc Tobi mam na myśli od razu tego śmieszka z Akatsuki albo koksa totalnego, który wpada na szczyt 5 kg jak gdyby nigdy nic i mówi: no siema, będzie wojenka, a nie obi to bez maski, bo wtedy no on stracił na jakości, jeśli mówimy o jego osobowości. Przynajmniej takie są moje odczucia. A jakie są Japończyków? Nieco inne, bo jest on dopiero na 5. miejscu, a wyprzedził go nawet Hidan o 14 głosów. Można powiedzieć, że po prostu Japończycy odbierają go inaczej, albo szukać wyjaśnień w tym, że znowu ostatnia ankieta jest nieco przeterminowana, tak to nazwijmy, bo nie uwzględnia tego, co się działo niedługo po rozpoczęciu wojny. Odbierajcie sobie to jak chcecie. Miejsce 1. Itachi. Czy ktokolwiek wątpił w to, że ten jegomość się tu znajdzie? Patrząc na Japończyków, to Itachi po prostu rozgromił topkę, zdobywając 11 078 głosów. Tymczasem wszyscy pozostali razem wzięci uzyskali 20 248 głosów, więc jakby nie patrzeć, jest to mniej więcej 35% wszystkich głosów. W naszej polskiej topce przeciwko Itachiemu zagłosowało 43% osób w finale, więc było całkiem blisko w tym pojedynku na zdobycie serc widzów. Ja nie uważam inaczej, dlatego że Itachi zajmuje w mojej topce pierwsze miejsce. Jest moją ulubioną postacią z całego uniwersum, znajduje się na moim awatarze na YouTubie, a przede wszystkim w serduszku. Podsumowując, jak widać, topka polska od japońskiej nie różni się jakoś bardzo, więc targ no jutsu Kishimota zadziałało nie tylko na jego rodaków, ale też z pewnością na główny target jego mangi, czyli Polaków. Na serio. Jedyną anomalią wydaje się być Hidan, który z jakiegoś powodu znajduje się bardzo wysoko w ich rankingu popularności, no albo ja czegoś nie zauważyłem i nie mam na to wyjaśnienia jak w przypadku Deidary czy Sasoriego. Chciałbym podziękować wszystkim za udział w tej naszej małej zabawie, a w szczególności kilkunastu dzbanom, co spamowali odrzucam Itachi po 100 razy w jednej rundzie. Banowanie was dawało mi nieopisaną radość. I to by było na tyle. Jeśli interesuje was więcej materiałów z Naruto, to zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!